Konferencje naukowe, których tematyka wykracza poza codzienną dydaktykę, to znak rozpoznawczy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Tym razem pracownicy naukowi Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych łomżyńskiej uczelni zorganizowali konferencję poświęconą teorii i praktyce stosowania prawa międzynarodowego. Polska należy do Unii Europejskiej i prawo unijne w coraz większym zakresie wpływa na naszą codzienność, powiedział ksiądz Waldemar Świątkowski, pracownik naukowy uczelni. Społeczeństwa się coraz bardziej komunikują, a więc zacierają się granice między społeczeństwami, państwami, narodami, a więc to, co ogólnie nazywamy procesem globalizującym się, ścieraniem się różnic i w tym znaczeniu prawo międzynarodowe zyskuje na znaczeniu, tak? A więc ono, jak już znamy chociażby w kartach Narodów Zjednoczonych, ONZ, potem w Unii Europejskiej, czy później w prawa WTO i teraz jeszcze bardziej jest doprecyzowane, więc obejmujące w dalsze dziedziny, jak chociażby ochrona środowiska, transport, nauka, medycyna, czy nawet systemy podatkowe. Dlatego też w kontekście interdyscyplinarnym, ponieważ jak zaznaczyłem, zawsze jest jakieś w wyniku takiego ścierania się, pogłębiania się, prawda, prawa międzynarodowego, myśl, obawa, w jakim kierunku to pójdzie, jaką to perspektywę będzie miało dla społeczeństw, dla narodów. I chociażby też jaka jest relacyjność między tym prawem a prawem krajowym, chociażby konstytucyjnym. A więc tutaj z jednej strony mogą być jakieś nadzieje dla polepszenia komunikacji i regulacji międzyludzkich podmiotami różnego typu, a z drugiej strony właśnie obawy. Dlatego też wszędzie, gdzie prawo jest tworzone, tam nie tylko sam wymiar prawa w znaczeniu takim czystym jest brany pod uwagę, ale to prawo zaczyna też zmieniać relacje też międzyludzkie, chociażby może też osłabiać tożsamość narodową, krajowe właśnie prawo, może chociażby też wpływać na zmianę w ogóle całej obyczajowości, a więc i kultury, tożsamości człowieka. Dlatego w tym kontekście interdyscyplinarnym, a więc takim trójkącie prawo, filozofia, etyka, chcemy się na tej konferencji międzynarodowej, na tej tematyce pochylić. Tematyka konferencji wpisuje się w zakres badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Badań Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Gdziekolwiek się nie obrócimy, to mamy jakieś, prawda, unijne standardy, do których ustawodawstwo danych państw muszą się dostosować, a z kolei to ustawodawstwo dotyczy mieszkańców danego kraju. Wobec tego, że teraz szczególnie w kontekście globalnym, ale też i w kontekście europejskim jest różnorodna interpretacja pewnych zapisów prawa dotyczących nie tylko kwestii gospodarczych, ale też na przykład kwestii socjalnych, to potrzeba takiej debaty, takiej dyskusji, czy istnieją jakieś standardy prawa międzynarodowego i jak je realizować, jak je wdrażać, jak skłaniać poszczególne rządy, żeby te standardy chcieli stosować po to, żeby była pewnego rodzaju wspólna płaszczyzna do kontaktów, do wymiany w skali europejskiej, w skali globalnej. Naukowcy z uczelni włoskich także dostrzegają problemy w stosowaniu prawa międzynarodowego. Ma sicuramente per un paese come la Polonia, come l'Italia, più che il diritto internazionale ha un'influenza notevole il diritto dell'Unione Europea, le cosiddette fonti di diritto comunitario. Dla takiego kraju jak Polska czy Włosi, może bardziej niż samo prawo międzynarodowe, ma wielkie znaczenie prawo Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w tej Unii i ono wpływa na życie codzienne, ponieważ stanowi źródło prawa też dla prawa stanowionego w Polsce. Ma uno dei problemi fondamentali è quello che riguarda il connubio tra queste fonti, quella che si chiama in gergo la gerarchia delle fonti, perché poi è un problema che è comune a tutti i paesi dell'Unione, creare un ordine gerarchico tra le varie fonti e questo talvolta crea delle difficoltà dal punto di vista dell'elaborazione della gerarchia.
Największym problemem, jeżeli chodzi o źródła prawa, jest fakt, w jaki sposób te źródła prawa połączyć, stworzyć hierarchię źródeł, z których prawo później jest, na których prawo później jest budowane, w jaki sposób stworzyć pewną kolejność, która pozwoli temu prawu się rozwijać. Ma in quest'ultima fase le più importanti sono quelle che riguardano la tutela della persona. È ormai, diciamo, la fase in cui era prevalente l'economia di mercato e quindi l'attenzione del giurista anche per il mercato è in qualche modo superato. Immaginiamo soprattutto per l'Unione Europea l'importanza che ha avuto l'entrata in vigore della Carta di Nizza, soprattutto dopo l'inserimento all'interno della gerarchia delle fonti del Trattato di Lisbona. La Carta di Nizza è del 2000, è stata poi rielaborata e inserita dal punto di vista della gerarchia delle fonti nel Trattato di Lisbona del 2007. Najważniejszym problemem w tej chwili, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to jest prawo dotyczące ochrony człowieka, ochrony osoby ludzkiej, ponieważ jest już dzisiaj jasne, że nie wystarczą tylko prawa, które rządzą rynkiem, które rządzą mechanizmami ekonomicznymi, i to widzimy zwłaszcza po tym, jak została wprowadzona w życie Karta Nicejska. W konferencji naukowej zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży obok gości z Włoch uczestniczyli naukowcy z Białegostoku, Olsztyna i Warszawy.